witam się w kolejnym filmiku, w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo, bardzo ładną pogodę. Teraz się zrobiło tak gorąco, dosłownie upalnie. Nie wiem ile stopni jest, ale myślę, że gdzieś tak z 19 stopni to jest. To na polskie warunki to jest naprawdę dużo. To jest rzadkość. No, nieraz się trafi 24 stopnie, to już jest naprawdę super, super gorąco. Słuchajcie, wyszłam sobie na spacer, bo mówię, zaprowadzę tą Hanusię do szkoły. Jak dobrze, że są drzewa, tak ludzie wycinają drzewa, ale wiecie co? Te drzewa są potrzebne, bo w nich jest dobra energia. A druga sprawa, to właśnie chronią przed żarem, tak? A powycinają wszystko, wszystko będzie takie sztuczne, zamiast zostawić to, wiecie, trawa, wszystko ładnie pachnie i zaraz mi się to wszystko kojarzy z moim dzieciństwem, jak jeździłam do mojej babci z rodzicami na wieś. To były super czasy i dzisiaj mam właśnie taki dzień wspominajek. Wiecie, muzyka, zapachy przywołują wspomnienia. No ja właśnie dzisiaj mam taki dzień. Wczoraj miałam fajny sen, właśnie śniła mi się wieś, to jak spędzałam ten czas. Teraz mówię, wyjdę sobie z małą na spacer. Bidulka, wiecie, zęby jej wychodzą i przez ten okres czasu, co mam wolne od dzieciaków, bo są w Polsce, to po prostu, to się tylko tak mówi, ale nic nie wypoczęłam. Nie dość, że malowanie, tu wycieczki, to się cieszę, że przynajmniej dzieci miały frajdę i na Dzień Dziecka miały jakieś wycieczki. No, także było miło, fajnie. A teraz, widzicie, zgubiłam wątek. Nieważne, no zęby jej wychodzą i marudzi, w nocy się budzi, nad ranem się budzi, czwarta, piąta, o różnych porach. Za dnia też bardzo mało śpi, dlatego mówię, wyjdę z nią na świeże powietrze. Akurat Hania jest teraz w przedszkolu, więc mam jakieś tam niecałe 3 godziny na to, żeby sobie pospacerować. Bo naprawdę jest ładna pogoda i trzeba korzystać. Pójdę gdzieś do parku, może, nie wiem, może wejdę na chwilę do tego, do Funciaka. Bo tam coś, jedną rzecz chciałam zobaczyć, ale jak będę wracała, to po prostu usiądę sobie na jakiejś ławeczce i sobie z Wami chwilę pogadam. Także zostawcie lajka, zostawcie komentarz, przywitajcie się ze mną, no i subskrybujcie mój kanał. Także widzimy się za chwilę.
hej, właśnie jestem tutaj w parku i powiem Wam, nie ma dużo ludzi, fajnie. Za chwilę idę po Hanie do przedszkola. Przy okazji byłam też w Funciaku i Pepco i kupiłam tam kilka takich fajnych, niedrogich rzeczy. To Wam wszystko pokażę może później, bo teraz się śpieszę już do tego, do przedszkola po Hanie. Dzisiaj będzie spaghetti, bo mam jeszcze połowę mięsa mielonego, więc muszę wykorzystać, a Hania bardzo lubi spaghetti, także no. Mam jeszcze zupę dla małej i też rosół, dużo rosołu, więc tego też mogę jakąś zupę zrobić, czy jakimś na przykład, nie wiem, jakiś ryż, na przykład taką potrawkę, na przykład z kurczaka, z włoszczyzną, zawsze robię taką potrawkę. Też dzieci lubią i to jest tanie, a dobre. I się każdy może najeść. Także obiad już mam w sumie. No, a te rzeczy to Wam pokażę i później jeszcze sobie z Wami chwilę pogadam. Także zróbcie sobie coś do picia, jakąś kawusię, bo jak ja przyjdę, to pierwsze co to kawa. Zrobiłam surówkę, sałatkę, awokado, pomidor, mozzarella, rukola, szpinak i inne jakieś tam liście, jakie miałam tylko. Niestety nie było sałaty tej masłowej w sklepie już tej główki, bo ja w główce zazwyczaj kupuję. Do tego czosneczek przez praskę przeciśnięte, koper najlepiej świeży, ale nie mam. Oliwa z oliwek ta extra virgin, na zimno prasowana. Tu mam ten koperek taki suszony. No i oczywiście organiczny apple cider, to jest ten, no, ocet winny. Ocet winny, dobrze mówię, jabłkowy, ocet jabłkowy. I taka suróweczka. No hej, przychodzę do Was. Już jakąś godzinę ponad temu wróciłyśmy ze szkoły. Hania sobie zjadła ze mną spaghetti, malutkiej dałam zupkę i teraz poszły spać, zrobiły sobie taką drzemkę. Ja mam chwilę do Was zagadać. Już dzisiaj jedną sofę wysunęłam, wszystko posprzątałam, bo dzieci, wiadomo, nieraz coś tam wypiją, zjedzą na sofie, nieraz jakiegoś chipsa czy jakiś soczek wypiją i to się wszystko gromadzi. Dobrze, że mam panele, że nie mam żadnej takiej dywanowej wykładziny, bo wszystko by się to wżarło. Zaraz będę musiała się zająć drugą sofą, stoły poprzesuwać, szafki poprzesuwać, wszystko to wymieść, odkurzyć i, kochani, wymyć porządnie. Także tak, ale co chciałam Wam powiedzieć? No byłam w tym Pepco i Funciaku i naprawdę było bardzo dużo rzeczy, ale ja miałam naprawdę mało czasu. No i teraz się zbliża, niedługo będzie Dzień Ojca, więc już jest masę takich giftów. Jak zauważyliście tam na filmiku, były takie koszulki, no, z whisky. Bardzo lubię tego typu rzeczy. Kiedyś chciałam taki tort Miśkowi na 40 urodziny, ale on powiedział, że nie, niech dzieci mu wybiorą torta. A ja mówię, no jak dzieci ci wybiorą, to pewnie będzie jakiś Spider-Man albo coś. Nie, na pewno coś innego. No to dinozaura jakiegoś mu tam wybrały, Jurassic Park czy coś. No. Dobra, kochani, zacznę może od torby, która przykuła moją uwagę. Aż w szczególności nie print, tylko po prostu nazwa. To, co jest tutaj napisane, ten cały tekst, a mianowicie, już Wam pokazuję. Zobaczcie, stay true to yourself. Bardzo mi się spodobał ten napis, bo on jest jak gdyby, ja się kieruję czymś takim, czyli pozostań w swojej prawdzie, zawsze bądź wierny swojej prawdzie. I taka właśnie jestem. Nieraz jest tak, że ludzie się boją wyrazić swoją opinię, że myślą, że jak, nie wiem, 100 osób tak robi, to że tak trzeba robić, że nigdy nie można iść pod prąd. A ja jestem osobą, że wręcz przeciwnie. Jeżeli uważam, że ja idę zawsze w stronę prawdy, choćbym miała miliony wrogów przeciwko sobie. Taka jestem. Mogę mieć mniej przyjaciół, ale ja mam przyjaciół wartościowych, prawdziwych przyjaciół. Jest ich kilku, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Mam rodzinę, mam fajnych przyjaciół, fajne środowisko wokół siebie, a takich toksyków to od razu, kochani, odrzucam, od razu blokuję. I tak jak mówię, ja idę za swoim głosem prawdy
i nigdy nie kieruję się po prostu innymi, tak? Tylko robię według siebie. I może to wyglądać jako zarozumialstwo, arogancja, nie wiem jak tam sobie ktoś może to myśleć, mogą mnie ludzie przez to nienawidzić, ale uważam, że właśnie ci odpowiedni ludzie właśnie pozostaną ze mną. Ja nie lubię fałszywych twarzy, fałszywych przyjaciół, fałszywych miłości, wszystkiego co fałszywe, obłudne. Chcę mieć prawdziwych ludzi, chociaż miałoby być ich kilku. Nawet gdybym miała zostać sama, to ja zostanę przy swojej prawdzie i tyle, i tyle. Tak, kochani, to jest tyle. A teraz, co chciałam Wam pokazać, to te rzeczy, które kupiłam w Funciaku. Ojejku, czekajcie chwilkę, bo mi tutaj kamera się rusza. Sorry, że mnie tak ucina, wybaczcie. Może zacznę od tego, że kupiłam taki oto za funta pojemnik. Ja już mam takie 4 i mi się bardzo sprawdzają. On jest dosyć duży. Plastik jest taki dosyć twardy. Za funta, po funcie, za jeden. Naprawdę dobra cena. On mi się przydaje do wielu rzeczy. Naprawdę do wielu rzeczy. Dzieciaki dostały tyle książek teraz od mojej koleżanki, sąsiadki Polki. I je po angielsku i po polsku te książki. I ubranka, przeróżne, piękne ubrania. Tam kilka zostawiłam, które są mniejsze tak dla Hani, a resztę wydałam dla osób bardziej potrzebujących. Ta dziewczyna ma 2 córki już w wieku, nie wiem, 10-11 lat i po prostu jakieś tam ubrania po nich zostawiła. Piękne sukienki, piękne jakieś tam sweterki, spodnie, ale to wszystko jest jeszcze za duże na Hanie i nie ma sensu, żebym to trzymała. Za to mogę się podzielić z kimś, kto naprawdę tego potrzebuje, bo się nie przelewa tym osobom, więc podzieliłam się, dałam te ciuchy, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ta osoba, która mi to dała, na pewno mnie będzie oglądała, także pozdrawiam Cię, Wioletko. I tak, co chciałam powiedzieć, o już ktoś do mnie pisze, za chwilę pewnie będzie Misiek dzwonił, jak znam życie, no. I teraz Wam pokażę, co kupiłam jeszcze. Boże, nie teraz. Kupiłam Hani strój kąpielowy, bo miałam kupić w Primarku, ale nie było rozmiaru, akurat były albo za małe, albo za duże. A ja nie chcę, żeby kostium kąpielowy jej, wiecie, gdzieś się zwijał, gdzieś się rolował. Także kupiłam taki z Pepco na 3-4 latka, a Hania ma 3 latka. Wiecie, kostium kąpielowy to lepiej, żeby był dopasowany. To są majteczki. Takie ładne, sarenkowe. I do tego... O, taki topik. Na takich cienkich ramionczkach, więc tak stwierdziłam, że lepszy będzie taki, bo jeszcze był taki na jedno ramię. Były też kostiumy kąpielowe takie jednoczęściowe, ale jeżeli chodzi o Hanię, to po prostu chcę, żeby jak najwięcej słońca miała, bo czym więcej ciała odkryjecie, tym więcej witaminy D3 dociera do Waszych komórek, a witamina D3 to jest witamina życia. Także za to kosztowało 4,5 funta. Też w tym Pepco kupiłam zestaw skarpet. Może nie są jakieś super bawełny, coś tam troszkę sztuczności mają, ale mimo wszystko nie są najgorsze. I 7 par tutaj jest za, kochani, ile to kosztowało? 2 funty. Naprawdę, było grzechem nie wziąć, zobaczcie. Zobaczcie, ile skarpet w kolorach pastelowych. Stópki to są super. Skarpet nigdy za wiele. Ponieważ jest niedługo Dzień Ojca, to chciałam kupić właśnie koszulkę taką z whisky, Boże, Jack Daniels, coś tego typu, ale nie było rozmiaru, bo mój misiek minimum XL nosi. Kurczę, nie wyłączyłam dzwonków i teraz będą mi przychodziły różne powiadomienia, piszą do mnie ludzie. Więc nie było tych koszulek na jego rozmiar,
tych, co mnie się podobały, bo jeszcze były inne, ale to już nie takie napisy, jak chciałam. Jeszcze taka była koszulka The Boss, I'm Boss, czy coś takiego. To też taką chciałam, ale były N-ki same, albo XXL. To jest za duże. To musi być XL-ka. To kupiłam taki kubek, jak co roku dostaje kubki. Chociaż on za bardzo nie przepada za piłką nożną. Mówi, że to jest sport dla jakichś głupków. Ile można za jedną piłką biegać? No to jest tak. No każdy ma inne, wiecie, myślenie, co nie? Awesome men. Także chłopcy dadzą taki kubek. Misiek zawsze się bardzo cieszy z różnych takich drobiazgów. My tak, jeżeli coś kupujemy, to takie drobiazgi, to wiecie, to nie ma znaczenia tak naprawdę prezent, tylko jakaś laurka od dziecka, to jest coś. Kupiłam również Palmolive Wellness Massage Sea Salt Aloe Extract and Essential Oil z naturalnych składników z Palmolive, taki shower gel, bardzo fajny żel pod prysznic w 93% z naturalnych składników. Bardzo, ale to bardzo ładnie pachnie. On ma chyba w sobie takie drobinki, także pobudzają, martwy naskórek usuwają. No, za funt 50, za funt 50. Także opłacało się i tutaj jest tego 400 ml. Co jeszcze kupiłam? To kupiłam, to mi się wydaje przyda. Na różne takie gdzieś tam wypady, na jakiś, nie wiem, piknik, na coś tam gdzieś, na podróż. Taki w zestawie cutlery set. No, zestaw sztućców w opakowaniu. Taki, zobaczcie, jaki fajny. Zamknięty szczelnie, także się to nie pobrudzi. Fajna sprawa. To kosztowało funta. To kosztowało funta, więc warto było wziąć. Po co ja poszłam tak naprawdę, kochani, do tego funciaka? Dlatego, że kijek, na którym trzymam telefon zazwyczaj, niestety Oskarek mi ułamał dwie części i niestety nie działa. Nie da się postawić jako statyw, a nieraz gdzieś w podróży jesteś, czy tak jakbym chciała jechać na przykład do Polski, to bym sobie zabrała ze sobą, bo mogłabym tam vlogi też nagrywać, czy jakieś tam, nie wiem, recenzje kosmetyków, czy cokolwiek, tak? To kijek to jest jednak super sprawa. I ostatnio kupowałam za 3 funty w funciaku, bo nie wszystko jest po funcie w funciaku, niestety. I kupiłam taki. Zobaczcie, kochani. To chyba jest z baterią w środku, już nie pamiętam, ale ja nie używam tej baterii. Jeżeli już, to ja sobie mogę zawsze uciąć film. Split. Także bardzo fajny, stabilny i dosyć taki masywny. Masywny, z dobrego materiału jest ta rurka. Także super. No statywik sam w sobie, wiecie, te nóżki są takie chwiejne. Ale słuchajcie, jak nie ma wiatru, gdzieś tam w domu jesteście, czy w jakimś pomieszczeniu, gdzie nie ma wiatru, to spokojnie możecie sobie nagrywać, stawiać ten telefon na tym statywie i on się wysuwa, czekajcie, 360 stopni obrotowy na 10 metrów, to dużo. Także super. Co jeszcze kupiłam? Takie piękne, czy dla Hanusi, jak będzie chciała, czy dla mnie. Ja już mam takie podobne, takie z perłami, oczywiście sztucznymi, takie spineczki. Hania ma coraz już dłuższe włoski. Już by miała dawno pewnie do łopatek, gdyby sobie tam tej gumy do włosów, wiecie, nie wkleiła. I musiała mi niestety obciąć z włosy, bo w takim miejscu sobie wkleiła tą gumę, że nie było szans, ja już wszystkim próbowałam. Olejami przeróżnymi nic to nie dawało rady. Także za funta, kochani, piękne. Za funta albo funt 50. Chyba funt 50 to kosztowało, ale i tak warto było. Widzicie? O, takie fajne wsuwki. I drugie takie kokardeczki. Ja tak naprzemiennie jej daję. Albo takie małe kokardki, albo takie duże. Jak będzie miała już kucyka, czy jakiegoś koczka, to fajnie będą takie duże kokardy wyglądały. Na przykład czerwona, jak ona ma ten taki uniform do szkoły,
Na razie ją normalnie ubieram, ale jak będzie już zakładała takie uniformy, sukieneczki czy spódniczki takie no typowo szkolne, to czerwona kokarda będzie fajnie wyglądała i takiej kokardki kupiłam w takich kolorach, taki unicorn, srebrna, no i taki bardzo ładny golden rose. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, przedostatnią, nie, jeszcze jest coś, zapomniałam o najważniejszym. Kupiłam, wiecie, przy malowaniu, żeby Wam się sufit nie ubrudził, to dobrze jest sobie zaaplikować, kochani, takie taśmy na sufit, czy nawet, wiecie, tam coś chcecie, żeby równo to wyglądało, to warto sobie coś takiego przykleić. I to kosztowało funta za dwie takie roleczki, także się opłacało, bo powiem Wam, że na przykład gdzie to? W B&Q, gdzie są drogie takie różne akcesoria, czy budowlane, czy do malowania, coś typu Castorama, to są drogie rzeczy, więc jedna taka roleczka chyba 4 funty kosztuje, albo 5, więc ja mam dwie za funta. Z tego samego materiału, naprawdę, wierzcie mi. Kupiłam to Fifi, którego jeszcze nie miałam. Nie wiem, czy to będzie miało rzeczywiście podobny smak, czy taki sam, czy opakowanie jest tylko inne. O, patrzcie, widzicie ten busik? Zawsze moim marzeniem, kochani, było mieć taki mały busik, jak ma Scooby-Doo z tej bajki i takim sobie podróżować po całym świecie. Takie moje małe marzenie było. I powiem Wam, że coraz bardziej to marzenie tak mi przykuwa uwagę. Małe autko, kilka osób zabierzesz i nie muszę mieć Mercedesa. Nawet bym się takim maluchem zadowoliła, gdziekolwiek sobie pojechać. Taka fajna przygoda. Za funta. Powiem Wam, jak już skonsumuję. Oskarek bardzo lubi to Fifi. Jak już skonsumuję, to Wam powiem, czy to jest ten sam smak. Były 3 opakowania różne. Nie wiem, czy to jakieś inne są smaki, czy nie. Tak, i ostatnie dwie rzeczy. To zobaczcie, mówiłam Wam, że do tego pokoju mam tutaj ten obraz, co ostatnio kupowałam w B&M-ie z 5 funtów na 2,5. To jest taki ładny w kolorach brązu, w kolorach takich tych beżu, bieli. I tak pomyślałam, że fajnie by wyglądały jakieś różyczki, jakieś kwiaty, jakieś pastele, coś, żeby tak ożywić ten pokój. Ja bardzo lubię róże. Więc znalazłam za funta takie obrazki. Za funta. Zobaczcie, nowiutkie. Nowiutkie, patrzcie, ten szczególnie. Ten z różami. I drugi obraz, już taki większy, dłuższy. Taki, kochani, z różą piękną. Będzie to ślicznie wyglądało. Takie jest moje zdanie. On jest jeszcze ofoliowany. Patrzcie, jak to będzie super wyglądało tutaj nad łóżkiem. Świetnie. Uważam, że będzie to super się komponowało. Także tak. I to by było już wszystko. Mam nadzieję, że haul Wam się spodobał. Piszcie. A co chciałam w ogóle powiedzieć? Zawsze bądźcie wierni sobie. Nigdy nie kierujcie się opinią innych. To znaczy, czasem warto się kierować, nie powiem, ale trzeba umieć wybadać, czy ta osoba ma dobre intencje, czy to jest osoba toksyczna, która chce Cię pchać w dół. Bo wiadomo, nieraz człowiek może źle postępować, tak? No i ktoś tam zauważy, to warto wziąć pod uwagę też czyjąś opinię czasem, tak? Ale ogólnie nie bać się iść za swoimi marzeniami, bo często tak jest, że osoby bardzo zazdrosne, zawistne, one będą robiły wszystko, żeby Was na swoim poziomie trzymać, bo na przykład jak one nie mogą wzrastać, to nie dadzą innym, tak? A nawet chcą, żeby były gorzej ustawione niż one. Więc normalni, fajni ludzie, prawdziwi przyjaciele, oni będą robić wszystko, żebyś Ty wzrastał, tak? Jeżeli upadasz, to Ci podniosą. I tak, i iść przez to życie. Ja na przykład traktuję życie, zawsze traktowałam jako podróż, jako podróż. Do niczego się nie przyzwyczajam, ani do żadnych rzeczy, bo wiem, że to jest tylko przejściowe. My przyszliśmy tak naprawdę na ten świat na chwilę
i traktuję to życie jako podróż. Uważam, że na końcu będziemy mieć taki egzamin jakby dojrzałości. Słuchajcie, przychodzimy, żeby tu lekcje odbywać, tak? Raz się uda, jeżeli nie, to będziesz tą lekcję jak gdyby odrabiał, dopóki jej nie odrobisz całkowicie, dopóki nie zdasz egzaminu, tak? Ja tak podchodzę do sprawy i nie przywiązuję się do ludzi, nie przywiązuję się do rzeczy. Dzisiaj ludzie są, jutro ich może nie być. Jedni przychodzą, żeby, nie wiem, ci pomóc, inni, żeby ci zaszkodzić, inni jeszcze tam, nie wiem, żeby ci skrzydła podciąć, żebyś cierpiała. Także są różni ludzie, ale każdy z nich jest tak naprawdę potrzebny. To zależy, każdy ma swoją duszę i mi się wydaje, że to zależy od tego, na ile zdałeś pewne egzaminy w życiu, przychodzą ci pomóc. Jeżeli natrafiasz na bardzo złych ludzi non-stop, to też to uczy, jak być mocniejszym, jak sobie zacząć radzić, na co zwracać uwagę. Życie uczy, życie to jest jedna wielka lekcja. Mówią, że życie jest niesprawiedliwe. Ja się akurat z tym nie zgodzę. Życie jest sprawiedliwe. Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Jeżeli ci się źle bardzo dzieje, to widocznie było ci to potrzebne do tego, żebyś coś zrozumiał, zrozumiała. No. Żebyś doceniła to, co miałaś, czy miałeś, żeby iść do przodu, rozwijać się. No i co? I chciałam wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo... tak sobie myślę, jak to było, wiecie, bo tak widziałam, że koszą trawę i słucham tam jakiejś muzyki i zaraz mi się przypomniało, jak to było w dzieciństwie, jakie miałam super dzieciństwo. Naprawdę miałam super dzieciństwo, szczególnie na wsi, na wsi. To był tak piękny okres w moim życiu, gdzie w mieście to się ludzie strasznie śmieją z ludzi ze wsi. W ogóle, że wieśniacy, że tam z kurami, ze świniami biegają. To jest takie głupie, to jest takie niedojrzałe. Tak naprawdę, gdyby nie rolnicy, nie wieś, to byście nie mieli co żreć. To jest ciężka praca. Ja pamiętam moją chrzestną świętej pamięci. To była naprawdę super kobieta. To była taka hardkorowa baba. Naprawdę... kobieta z jajem, nie jeden mężczyzna przy niej wymiękał, wszystko tak ogarniała. Pamiętam, czwarta rano się budziła każdego dnia, tu musiała iść nakarmić zwierzęta, tu dzieci wyszykować do szkoły, dzieci pokończyły dobre szkoły, wyszli na ludzi, także naprawdę na wsi to jest ciężka praca, ale powiem wam, że jak tam byłam, to też byłam wśród takich ludzi, gdzie naprawdę ludzie nie mieli jak gdyby luksusów, tak? Ale zadowalali się, ja się na przykład zadowalałam z tymi osobami, jadłam nawet chleb taki cieplutki, chrupiący, ze smalcem i skwarkami. Wiecie, jak mi to smakowało? Jak ja wypoczywałam wśród takich ludzi, jaka to była wolność, jaki to był raj dla mnie. Budziłam się dosłownie tak jak w zegarku takim biologicznym, kiedy kogut piał 6 rano, ja wiedziałam, że jest 6 rano, bo zawsze o 6 rano kogut piał. Godzina 10 na przykład wstawałam, babcia, mama robiły śniadanko, nawet taki chleb z pomidorem jak smakował, człowiek się wyciekał, na sianie gdzieś tam na tych kopach siana się skakało, gdzieś tam z jakiejś komórki. Jaka to była frajda, przejechać się furmanką, jejku, jak nieraz na konia mnie posadzili, jeju, jaka to była dla mnie frajda, jakie to było coś, to były takie wrażenia, naprawdę wiejskie życie, no chciałabym na starość po prostu prowadzić takie wiejskie życie i powiem wam, że wszystko się skłania ku temu, bo teraz to, co się dzieje, to jest po prostu jedna wielka, no hardcore.
i ci miastowi, ci, co są przywiązani strasznie, ja też jestem miastowa, nie mogę powiedzieć, bo ja jestem miastowa tak naprawdę, bo ja się wychowałam w mieście, to wiecie, ci, co mają luksusy, co zawsze wszystko mieli na wysokim poziomie, to im będzie trudno, będzie im trudno zaakceptować takie życie. Oni się nie będą mogli odnaleźć, a już te najnowsze pokolenia nie będą się mogli odnaleźć. Teraz słyszałam, że co, tona węgla chyba 3000 zł, no i tam jakiś cymbał z polityki powiedział, że to se chrustem będziecie palić, co nie? No i wszyscy, no walnięty, no walnięty. No, ale może do tego dojść. Już ludzie po prostu pieniędzy nie mają. Ale ci ludzie, te starsze roczniki, oni dobrze wiedzą, jak się odnaleźć. Oni przeżyli w życiu biedę, ciężkie czasy. To są ludzie mocni i oni są zaradni mimo wszystko. Ale takie te najnowsze pokolenia, one nawet nie będą wiedziały, jak ognisko rozpalić, czy gdzie co iść, co szukać, gdzie wody szukać, jakby gdzieś zabrakło. Jak są nieprzygotowani, nie mają żadnych zapasów, to nie będą wiedzieli, co robić, jak konserwować żywność, cokolwiek. Po prostu ciężko to widzę. I ten lockdown, co kiedyś mówiłam kilka miesięcy temu, nie wiem, 7 miesięcy, 8 miesięcy temu, jeszcze zanim była wojna, zanim były te problemy z gazem, to ludzie się śmiali ze mnie, jak mówiłam, a tutaj tak krótko i tam kilka miesięcy po tym nagle patrzcie, po ile jest benzyna, wszystko robią, żeby po prostu zniszczyć gospodarki całkowicie, żebyśmy byli pozamykani w klatkach jak takie kury, bez żadnych praw, rzucą ci tam coś, wiecie, parę groszy na miskę ryżu i jak to powiedział Klaus Schwab, ja właśnie muszę zrobić ten filmik obiecany o Klausie Schwabie i o Harari, bo to co oni gadają, ja po prostu przeczytałam tą jedną książkę, co aż mnie wbiła w fotel, co jest w głowach tych osób, no nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To jest takie hasło Klausa Schwaba. Nie będzie żadnych posiadłości, nie będzie żadnych majątków. Chcą, żeby ludzie wynajmowali auta, wynajmowali wszystko. A kogo będzie w ogóle stać na wynajęcie auta elektrycznego nawet? Wszystko zrobią, żeby nie było w ogóle no, przemieszczania się. A takie auto na przykład elektryczne to 200 km i cyk. System punktacji będzie po prostu taki komunizm, że się w pale nie mieści. To, co nadchodzi, to ludzie jeszcze sobie chyba sprawnie nie zdają. Już zaczynają dostrzegać, ale chyba jeszcze nie biorą tego do swojej świadomości, że tak miałoby wyglądać nasze życie. Także Bóg to jest wolność, przeciwnik to jest niewola. I tak jest, i tak jest, i tak się robi. A no, dobra, to na inny, na kolejny filmik, bo tak robię haul za haulem, a nic do Was nie gadam, a wiem, że ludzie też chcieliby posłuchać sobie, bo dużo takich dostałam wiadomości, żebym coś zaczęła nagrywać też właśnie ze świata, jakieś takie nowości, co tam mam, jakieś wiadomości, żeby się z Wami podzielić. Mam tego multum, tylko nie mam kiedy, bo ja teraz malowałam tutaj, wiecie, podróżowałam, tutaj zaraz Misiek przyjedzie, Misiek mi tam coś kupił, domyślam się co, jak kupi, no to wiadomo, kosmetyki to tam siostra kupiła i poda Miśkowi, to weźmie, a jak nie, to mi wyśle paczką, a oprócz tego coś mi tam kupił, nie wiem co, ale podejrzewam, także zobaczymy co, zobaczymy czy to będzie w moim guście, czy zna mój gust, dobra, no nic, uciekam kochani, życzę Wam miłego dzionka, pa, pa.